17 października na gali w Wieliczce kolejną zawodową walkę stoczy Paweł Głażewski. Rywalem białostoczanina będzie Bartłomiej Grawka, którego Głaz pokonał już raz na punkty w 2013 roku. On od tamtej pory, od naszej walki, zrobił na pewno duże postępy, dlatego że stoczył dużo walk, zebrał dużo cennego doświadczenia, walka wyjazdowych. Przegrywał być może te walki, choć ostatnio sprawił dużą niespodziankę i pokonał faworyzowanego Dustina Dirksa w Niemczech na punkty, co jest sprawą niebywałą, wygrać z Niemcem w Niemczech na punkty. Tak więc na pewno jest w formie. W tym roku stoczył 9 pojedynków, co też jest, no, co też o czymś mówi, że cały czas musi być w treningu gdzieś tam w wysokich obrotach. No ja czekam walki. Głażewski do zbliżającego się startu szykuje się na obiektach warszawskiej Legii. Trener Łukasz Landowski jest zadowolony z postawy swojego podopiecznego. Wchodzi na salę i jego nie trzeba prosić, zmuszać, on do treningu, on naprawdę jest głodny treningu. On lubi ciężko pracować i teraz jak przyjechał również, nawet ten głód jest jeszcze większy w nim i on też jest świadomy tego, co się w jego karierze tam wydarzyło. Popularny Głaz w dwóch ostatnich pojedynkach zanotował dwie bolesne porażki z rąk Jurgena Bremera i Macieja Miśkinia. Przed Wieliczką zapowiada, że w razie przegranej bierze pod uwagę zakończenie kariery. Ja już muszę wygrywać każdą walkę. Także no, na razie dam sobie jeszcze szansę, dalej rywalizuję, dalej czuję głód walki, głód treningu, głód zwyciężania. Jeżeli przestanę to czuć, to rzeczywiście zakończę. Głównym wydarzeniem gali w Wieliczce jest walka w wadze ciężkiej pomiędzy Krzysztofem Zimnochem i Gbęgą Olukunem. 100 kg, 100 gramów, 100 gramów.